Witam, z tej strony Pasi i w tym filmie chciałbym przedstawić Wam coś ciekawego, co znalazłem, a mianowicie jest to łapanie Pokémonów w mapach Google. Na początku sam się zdziwiłem, czy to prawda, czy nie, bo wiadomo, dzisiaj 1 kwietnia i różne tego typu rzeczy się zdarzają, ale nie, to jednak prawda. Na czym to polega? Jest to taka gra, taki Pokémon Challenge, który polega na łapaniu Pokémonów, no i zapełnianiu nimi Pokédexa. Aby złapać te Pokémony, to trzeba, no niestety, dużo się naszukać, bo one są rozrzucone po całym świecie, ale złapać ich trzeba tylko 150. No, max w sensie, jest tylko 150 tutaj. Jak to zrobić? A więc najpierw musimy pobrać najnowszą wersję map, a jak już to zrobimy, to wchodzimy sobie w te mapy i wpisujemy lokalizację o nazwie CERN. C-E-R-N-Y. Dajemy tutaj szukaj i wpisujemy lokalizację CERN. O, tu mam już od razu znalezioną. I tu pojawia nam się taki domek. Oczywiście zaznaczam, że to musi być wszystko z internetem robione, bo bez internetu się nie połączymy z tymi mapami. No i tu jest taki domek, to jest Poké Center, czy tam centrum, jakiś tam Pokémon, czy coś w tym stylu. I tutaj właśnie zaczynamy. Tutaj dookoła mamy kilka Pokémonów, niestety u mnie już ich nie ma, są złapane, dlatego tylko Pokébale są pokazane. Ale z tego, co znalazłem na internecie, no to można je znaleźć na przykład w lokalizacji Tokio, Galapagos, Santa Clara i tym podobne. To ja wpiszę na przykład Santa Clara i pokażę Wam, na czym to polega. No i to jest ten, laboratorium Pokémon, no nie centrum Pokémon. No to teraz tak, Santa Clara, ok. No i przenosimy się tutaj. Oczywiście trzeba sobie powiększyć, bo na tak pomniejszonym to tak nie widać. Trzeba no, jak najbardziej powiększyć. To też trochę utrudnia, jak ktoś ma telefon z małym wyświetlaczem, bo to za bardzo nic nie znajdzie. Najlepiej na tablecie. Wtedy więcej można znaleźć. No okej, okay, no i jestem tutaj. Według tego, co znalazłem na internecie, tu gdzieś są te Pokémony. Tylko, że z tego, co widzę, na razie ich tu nie ma. Więc nie wiem, jaką by Wam pokazać lokalizację, w której one są. Gdzie mogą być te Pokémony? Gdzieś tu były. Właśnie to jest trochę szukania z tym. Może jeszcze bardziej trzeba właśnie powiększyć, bo czasami trzeba powiększyć bardzo, żeby je znaleźć w ogóle. No tu ich coś nie ma. No to dobra, spróbuję na przykład Tokio. Bo wiem, że w Tokio jakiś tam był. Tokio. O. I jesteśmy w Tokio. Okej. Okay. Nie, no jeszcze trzeba powiększyć. No, ja też nie mam dużego wyświetlacza, więc to też ciężko. O, tutaj właśnie był w tym miejscu jakiś Pokémon, tylko też go złapałem. O, jest, właśnie, jest. Tu jest jakiś dziad mały, jakaś mysz. Dobra, więc klikamy na tego Pokémona i klikamy catch. Tutaj jest na dole, w prawym dolnym rogu. I jak klikniemy, no to on się nam złapie do Pokébala. Wiadomo. No i tutaj pokazuję teraz, że go sobie złapaliśmy. Więc wejdźmy w Pokédexa. I tutaj w Pokédexie mamy wszystkie Pokémony, które znaleźliśmy. Ja znalazłem na razie 9 na 150. I tutaj to jest 5, 25, 75, 150. To są trofea. I z tego, co wyczytałem, dla pierwszej osoby, która znajdzie wszystkie Pokémony, otrzymuje tytuł Mistrza Pokémon. No to nie wiem, na czym to polega. Co pewnie będą pocztą wysyłać jakąś karteczkę, czy coś w tym stylu. No ale z tego, co też zauważyłem, no to tych Pokémonów tu jest 150, ale po prostu nie jest to pierwsza seria, tylko są to różne Pokémony z różnych serii. No na przykład tutaj jakieś takie choć znalazłem...
I tu jest opis tego Pokemona i tak dalej. Pierwszym moim Pokemonem, którego złapałem, był Pikachu. Gdzieś on tu jest. Tylko, że widzę właśnie pomieszane wszystko jest z różnymi seriami. O, jest Pikachu. No i tu oczywiście jest opis tego Pokemona i tak dalej. A więc to chyba na tyle. Jak możecie, to piszcie w komentarzach jakieś lokalizacje Pokemonów i piszcie, ile już tych Pokemonów znaleźliście. W takim razie dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych moich filmów. Piszcie także w komentarzach jakieś propozycje na nowe filmy.